Chciałbym przywitać wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że możecie tutaj razem z nami być. Chciałbym też przywitać internautów, którzy są razem z nami, mam nadzieję. I teraz bez żadnego zbędnego przedłużania chcielibyśmy rozpocząć jedyną właściwą piosenką, którą można rozpocząć sobotę, czyli Shalom. Szabat Shalom. A możecie usiąść na chwileczkę. Jeszcze raz chciałbym wszystkich przywitać. Jest to pierwsze wydarzenie w tym roku pod hasłem Wiarygodny. Jestem przekonany, że kilka osób, które głowiły się nad hasłami w poprzednich latach, mogą w końcu odetchnąć, tak? W końcu to hasło jest hasłem roku, w końcu zostało wybrane. I pod tym hasłem będziemy mieli Hosannę, pod tym hasłem będziemy mieli kamp i jeszcze kilka wydarzeń, które w trakcie roku będą organizowane. Chciałbym na samym początku jeszcze poinformować Was, że w trakcie całego programu dzisiejszego, jak i też również po programie, będzie można przejść i zobaczyć strefę modlitwy. Strefa modlitwy jest, jak się wchodzi głównym wejściem, to po lewej stronie widać baner i w lewym skrzydle jest strefa modlitwy. Tam będzie można przyjść, pomodlić się,
w ciszy się pozastanawiać nad pewnymi rzeczami, ale też odnaleźć pewnego rodzaju wsparcie. Więc jeśli ktoś miałby taką potrzebę, jakby źle by się czuł, albo też dobrze by się czuł i chciałby w tej modlitwie wychwalać naszego Boga, to może zobaczyć, jak wygląda strefa modlitwy. Ona również będzie dostępna dla nas wszystkich jutro. Więc bardzo zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca. A jeśli chodzi o nas i o to, co będzie się działo dzisiaj i podczas tego wieczoru, będziemy mieli uwielbienie, dość dużo. Teraz będzie taki duży blok trzech pieśni, później będzie kolejny blok trzech pieśni, jeszcze pieśni będą dzisiaj, którymi nie tylko zespół będzie nas zaszczycał, ale o tym później. I chciałbym Was bardzo serdecznie zachęcić do uczestnictwa w tych pieśniach. Wstawajcie, unoście ręce, jeśli macie takie pragnienie, klaszczcie, śpiewajcie i uwielbiajcie naszego Boga. Będzie też czas na studium, będzie też czas na integrację, więc wszystko, co powinno być na prawdziwym zjeździe, tego nie zabraknie. Więc teraz chciałbym zaprosić Was do powstania i będziemy śpiewać kolejne pieśni zespołem. Yeah.
czyż Bóg nie jest dobry? Chciałbym się z wami podzielić pewną rzeczą, zanim będziemy mogli wrócić do uwielbienia jeszcze. Przeżywam ostatnio taki bardzo, bardzo napięty czas, ale jest on równocześnie wzbogacony pewnym doświadczeniem, pewnym wydarzeniem, które się powtarza co tydzień. Już dobre 2 miesiące spotykamy się u nas w domu, w kościele domowym. Mamy co środę nabożeństwa w grupie od 10 do 15 osób. Jestem zaskoczony, jak szybko to ta nasza grupa rośnie. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, jakie relacje możemy razem mieć podczas tych nabożeństw. I to jest takie dobre, kiedy możemy w środę po pracy czy po szkole przyjść, zjeść razem kolację, możemy podzielić się tym, jak się czujemy, możemy podzielić się tym, co przeżyliśmy, możemy postudiować razem Biblię. I wiecie, dlaczego to jest dla mnie takie wyjątkowe? Bo zawsze w kościele szukałem... Nie, to byłoby kłamstwo. Ostatnio sobie uświadomiłem, jak bardzo w kościele szukałem i potrzebowałem społeczności. I wielokrotnie ją znajdywałem, szczególnie na wyjazdach, na zjazdach, na obozach, czy na koncertach również, na wyjeździe na hosannie. Natomiast to były takie pojedyncze wydarzenia, pojedyncze dni, pojedyncze miejsca. I to było dobre, ale pewnie sami dobrze wiecie, jak to jest, kiedy się z kampu wraca. Jesteś naładowany, naładowana przez kilka dni, może tydzień, może tych kilka tygodni, ale potem i tak dobijasz do pewnej granicy i już i dalej jest kiepsko. Dlatego jestem tak bardzo wdzięczny za to, że mamy takie spotkania. I bardzo chciałbym was zachęcić do tego, aby może nie nazywać tego jakimiś tam spotkaniami młodzieżowymi, bo czasami ta nazwa nam się już trochę dziwnie, źle kojarzy, ale miejcie społeczność. Spotykajcie się z ludźmi, których lubicie, w grupie, która jest dla was wartościowa i twórzcie coś razem. Po prostu bądźcie, bo kiedy będziemy się tak spotykać, kiedy będziemy mogli uczyć się od siebie nawzajem, kiedy będziemy mogli po prostu być dla siebie w potrzebie i cieszyć się wtedy, kiedy jest dobrze, to również nasza droga z Bogiem, również nasza wiara będzie rosła. I powiem wam, że myślałem, że dla mnie takim najfajniejszym czasem i najfajniejszą rzeczą, którą doświadczyłem, było ponad 2 lata temu, kiedy zdecydowałem się służyć w kościele. I to spowodowało, że moja taka radość wewnętrzna tak poszybowała bardzo wysoko. Ale to jest nic. Naprawdę to jest nic w stosunku do tego, jak dobrze się czuję w grupie znajomych, z którymi mogę się spotykać regularnie, z którymi mogę modlić się, czytać Biblię i którzy wiem, że mnie nie opuszczą, którzy wiem, że pomogą mi. I naprawdę moim takim apelem do was i zachętą jest to, aby robić, tworzyć i uczestniczyć w grupach domowych. Wyzywam was, abyście spróbowali, a zobaczycie, że spodoba się wam i nie będziecie chcieli przestawać. A jeśli chcecie jakiś rad, to uderzajcie do mnie. Ja bardzo chętnie wam powiem, co i jak to u nas wyglądało. A teraz znowu chciałbym zaprosić zespół. A, już jest, nie zauważyłem. W takim razie śpiewajmy dalej. Kolejna pieśń. Powstańcie. Pokój, którego nie zakończy czas. Tobie chwała.
mocno trzymasz, nie ulęknę się. Choćby przyszło iść przez dolinę śmierci, wiem, że Ty idziesz obok mnie. Mocno trzymasz, nie ulęknę się. Zaśpiewajmy teraz razem kolejną pieśń na chwałę naszemu Bogu. On moim Panem. On moim Panem, jedyny mój Bóg, niczego nie brak, gdy ze mną jest On. O Nim wciąż myślę, czy dzień jest, czy noc. Chodząc, czy leżąc, On światłem mym jest. Jestem już sam. Ja Jego dzieckiem, On jest Ojcem mym.
niebieską i blask pełni dnia. Miłości moja, cokolwiek ma przejść, bądź moim Panem, ja cudą Twym Dziękujemy bardzo zespołowi. Okej, już usiedliście, bardzo dobrze. Teraz będzie czas na integrację, na społeczność, na coś, co będziemy mogli zrobić razem. Za chwilę w tle będziecie mogli zobaczyć link, aby dołączyć do Menti. To takie coś takiego jak Kahoot, tylko generalnie będziemy mogli więcej osób dołączyć i korzystać z tego. Na samej górze macie kod. Możecie wejść sobie na menti.com i wykorzystać kod, który jest tam zapisany. Tak mi się wydaje, jeśli to nie... Albo dobrze. Czy wszystko widać? Jesteście w stanie się dopatrzyć tam? Okej. Czy moglibyśmy na przykład zamiast integracja Hosana 2024 wrzucić... Okej, fajnie, to damy chwileczkę czasu. Muszę wam się przyznać, że to trochę moja wina, raczej to moja wina po prostu, bo przygotowywałem to na Kahucie, nie wiedząc, że obecnie są takie dość mocne limity związane z bezpłatną wersją i Jonathan mi bardzo pomagał, więc te wszystkie, co teraz, to co się dzieje, to co złe, to ja, a to, że w ogóle możemy w tym wziąć udział, to dzięki Jonathanowi. O. Proszę, możecie sobie skorzystać. menti.com, wpisujecie ten kod i będziecie mogli dołączyć. I będzie kilka pytań, niedużo, około 15, gdzie będziemy mogli zastanowić się trochę, odpowiedzieć sobie na pytanie, jak się mamy, mieć taki króciutki quizik związany, oczywiście bez punktów, związany z taką jakąś podstawową wiedzą z Kościołem, ale będzie też takie jakieś inne pytania ogólne. Czy w prawym dolnym rogu widać 46-7 użytkowników, tak? Którzy są dołączeni 50, 51. OK, poczekamy jeszcze kilkadziesiąt sekund, kilkanaście. Dobrze, jeszcze 15 sekund i zaczynamy. Więc mam nadzieję, że wszyscy, kto mieli ochotę, zdążyli już. 10 sekund. 70 osób. No to będziemy mieli ciekawe wyniki. Całkiem spora grupa. Okej, możemy zaczynać. Pierwsze pytanie. Jak się czujesz dziś w skali od 1 do 10? Mamy odpowiedzi, okej, wy pewnie już tam widzicie u siebie, widzę, że są pewne. Czwarta odpowiedź to 9 na 10, jest super, mogę przenosić góry. Mam nadzieję, że te osoby, dla których dzisiaj jest taki trochę trudniejszy czas, będą mogły jutro czuć się już lepiej po uwielbieniu, po spotkaniu się ze znajomymi, albo może właśnie z tymi, którzy się czują dobrze, to przekażą trochę dobrej energii. Okej,
ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę całkiem nieźle jesteście, przyjechaliście. Powiedzcie mi, jak bardzo to, że jest dobrze, jak bardzo wpływa na to, że jesteśmy teraz na Hosannie. Podnieście ręce, jeśli to, że jesteśmy na Hosannie, bardzo mocno wpływa na to, że jest lepiej. Okej, okay, bardzo, widzę was całkiem sporo, to fajnie, to cieszę się z tego powodu bardzo. Fajnie, lecimy do kolejnego pytania. W kościele najbardziej mi brakuje przyjaciela, innowacyjnego podejścia do misji, zrozumienia zasad wiary i miłości, albo miłości okazywanej przez społeczność. Czego wam brakuje najbardziej? No, jak się zsumuje pierwszą i czwartą odpowiedź, to tak całkiem sporo wychodzi. Mamy tutaj pole do popisu. Jak to jest, że w kościele, który z założenia powinien być taką dobrą społecznością, miejscem, w którym wszyscy się dobrze czujemy, a zdarza się, że nie spełnia czasami swojej roli? Ale też widzę, że mamy innowacyjne podejście do misji. Tutaj całkiem sporo osób podało. A mogę wam dać takiego tipa. Kiedy spotykamy się właśnie na naszym kościele domowym, to jest taki element właśnie misyjny, gdzie dajemy sobie różne zadania i muszę wam powiedzieć, że te zadania są naprawdę różnorakie, zupełnie nie takie, jak do jakich jestem przyzwyczajony w kontekście jakichś tam działań misyjnych. Więc jest to kolejny jakiś tam pomysł dla was. Jak spotykamy się w mniejszej grupie osób, to można wymyślać jakieś super zwariowane pomysły misyjne. Na przykład możemy podziękować komuś, jakiejś nauczycielce albo jakiejś osobie, która w czasie naszego dzieciństwa albo kiedyś zrobiła coś dla nas ważnego. I może nie podziękowaliśmy jej za to. Albo podziękowaliśmy, ale i tak dawno się z nią nie kontaktowaliśmy. A można do niej napisać. Dzięki za to, co zrobiłaś. O, to też jest misja. Dzięki, lecimy do kolejnego pytania. Najważniejsze dla mnie wydarzenie kościelne to Hosanna, kamp, majówka w Zakopanem i zjazdy CFM. Całoroczne forum młodzieży. Nie zawiedźcie mnie. Południe ostatnio zreaktywowało zjazdy CFM. Ostatnio w Gliwicach był i było naprawdę fajnie. Dobrze, tu nie ma co czekać bardziej. Widać, że kamp zdominował całkowicie stawkę. W sumie się trochę nie dziwię, więc mam nadzieję, że i w tym roku, biorąc pod uwagę, że to jest pierwszy kamp od bardzo długiego czasu, który nie jest organizowany przez Marka Micyka, który był takim głównym organizatorem ostatnich kampów, to mam nadzieję, że utrzymamy presję i dowieziemy coś, co będzie dla was naprawdę cenne. Dzięki bardzo, lecimy do kolejnego pytania. Przyjechałem z... Z jakiej diecezji przyjechaliście? Południe, wschód czy zachód? Muszę wam powiedzieć, że spodziewałem się o wiele większej dominacji diecezji południowej, biorąc pod uwagę, że no bliżej mamy zdecydowanie. To nie kamp, gdzie zawsze jesteśmy niedoszacowani. No i super. Naprawdę, fajna ekipa. Porówno z każdej diecezji praktycznie. Fajnie. Dzięki, lecimy dalej. Do tego nie mam jakiegoś ciekawego komentarza. Ile razy byłaś na Hosannie? Czy to jest twój pierwszy raz, a może jakiś drugi, piąty? A może jesteś weteranem? No, no. 16 weteranów, 17, będzie 20? Okej. Pomachajmy teraz wszystkim tym, którzy są pierwszy raz na Hosannie.
Machamy. Cześć. Fajnie, że jesteście, fajnie, że przyjechaliście pierwszy raz. Mamy nadzieję, że to będzie dla was dobry czas, że się nie zawiedziecie, że i ten program, i to uwielbienie, i jutrzejsze nabożeństwo, i całość będzie dla was super fajna. A ci, którzy są już któryś raz, to zadbajcie o to, żeby tak było. Okej, lecimy dalej. Na Hosannę przyjeżdżam. Tylko na sobotę, a może na całość. Opcja trzecia to jest od piątku do soboty, czyli to część festiwalowa, ale część zjazdowa już tak nie bardzo. Muszę wam powiedzieć, że tutaj chyba rzeczywiście mamy taką niezbyt odpowiednią próbkę statystyczną, dlatego że jesteście tutaj w piątek, więc nie ma co liczyć, żeby tylko sobota jakoś bardzo, bardzo wygrywała. Ale widzę 38 osób, które zostają z nami do piątku, do poniedziałku, więc to dobrze, z tego się bardzo cieszę. Choć nie wszyscy zamówili śniadania na poniedziałek, to albo chcecie głodować, albo w sumie sklepy zamknięte. Dobra, mam nadzieję, że 39 osób będzie w poniedziałek na śniadaniu i część z was go nie dostanie, bo w sumie nie będzie miała wykupionych, ale macie zostać, jak się zadeklarowaliście. 40 osób. Dzięki, lecimy dalej. Najfajniejszy hymn kampowy to Wyżej patrz, od nowa, połączeni czy wielki bój. Wyżej patrz ma tyle punktów, dlatego że jest najbardziej znany, czy rzeczywiście najfajniejszy? Czy kojarzycie poprzednie w ogóle hymny? Żadnego, nie? Okej, okay, tam widziałem tak, słyszałem tak, dziękuję. Okej, okay, ale tutaj widzimy totalną deklasację. Wyżej patrz, najfajniejszy hymn. 52 osoby, super. Dobra, lecimy dalej. Jaki element jest dla ciebie najważniejszy w Kościele? Społeczność, uwielbienie, misja czy badanie Biblii? No, patrząc na to jeszcze, jak kształtowało się pytanie, czego mi najbardziej brakuje w Kościele, a teraz co jest dla nas najważniejsze, pokazuje, po co jest Kościół, a przynajmniej po co dla nas jest Kościół. Społeczność. Po raz kolejny, polecam wam grupy domowe. Tam społeczność znajdziecie na 100%. Lecimy dalej. Teraz taki trochę quiz związany z tym, co wiemy o naszym Kościele. Ile mamy zasad wiary? Informacje czerpałem z oficjalnej strony, czerpałem z prawa zborowego. Mam nadzieję, że tam nie było żadnych pomyłek. 13 wziąłem z wyznania wiary. To już widzę, że mam już tyle odpowiedzi, że już mogę zdradzać. 13 jest punktów ślubowania podczas chrztu. 27 to po prostu losowa liczba. 10 wziąłem z 10 przykazań. A prawidłowa odpowiedź jest oczywiście czwarta. Tak, dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Kto wybiera urzędników zborowych? Komitet organizacyjny, komitet nominacyjny, zbór czy pastor? Tutaj pytanie jest konkretne. Zwróćcie uwagę, kto wybiera urzędników zborowych. To jest kluczowe. No, niezły. Mamy niezły pojedynek. Pastor. Okej. Okay. Dobra, tak, wybiera zbór oczywiście. Komitet nominacyjny jest wybrany przez komitet organizacyjny, a komitet nominacyjny nominuje pewne osoby, oczywiście w konsultacji z nim, i przedstawia tą nominację i zbór głosuje, tak albo nie. Więc ostatecznie to jest wybór zboru. I pastor oczywiście ma udział w tym jako część komitetu, natomiast sam nie wybiera. Lecimy dalej.
ile trwa kadencja urzędników w zborze, na przykład takiego starszego zboru? Rok, 2 lata, 3 lata czy 4 lata? Okej, okay, pewnie już mamy większość. Tak, zgodnie z prawem zborowym urzędnicy zborowi są wybierani na kadencję trwającą 1 rok, ewentualnie na 2 lata, jeśli taka będzie decyzja zboru. 3 i 4 lata takich kadencji nie ma. Dziękuję, możemy lecieć dalej. Czy kobieta może zostać pastorem czy pastorką? No, całkiem nieźle. Nasza świadomość rośnie. Odpowiedź prawidłowa jest oczywiście prawda. Kobieta może zostać pastorem. Drzwi w USTH są dla was otwarte, dziewczyny. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyście byli pastorami, pastorkami. Dzięki, lecimy dalej. Jaki przedział wiekowy odpowiada grupie Ambassadors? 10-15, 16-21, 8-12, 18-24. To jest takie trudne pytanie dość. Słucham? Kościół podzielił grupy młodych osób na pewne przedziały. I mamy grupę Adventurers, ja tutaj takich, chyba to jest 6 do 9. Mamy grupę Pathfinder, 10-15. A, no to okej, okay. Ale już widzę, że jest odpowiednio dużo odpowiedzi. I Ambassadors to są kolejna grupa, która jest podziałem konkretnym, konkretną luką, przedziałem wiekowym dla młodych. Mamy również Young Adults. A prawidłową odpowiedzią jest 16-21 oczywiście. Dzięki, możemy lecieć dalej. Najbardziej religijne zwierzątko to? To już takie luźne pytanie. Jakie jest najbardziej religijne zwierzątko według was? Tutaj nie wybierałem prawidłowej odpowiedzi. Każde można znaleźć w Biblii, każde ma jakieś pozytywne konotacje, nawet wąż. Dzięki, lecimy dalej. Najważniejszy projekt w Kościele to projekt Wielki Bój, zasilacz, cotygodniowe lekcje szkoły sobotniej czy kompas, komentarz pastorów. Wyniki dla mnie oznaczają przede wszystkim to, że każdy znajduje coś dla siebie. Czy ktoś potrzebuje porannego naładowania, czy ktoś śledzi i ma ochotę na taką porządną dawkę wiedzy historycznej, czy cotygodniowe lekcje szkoły sobotniej przygotowujące do sobotnich lekcji szkoły sobotniej też są ważne, ale również komentarz aktualnych wydarzeń. Fajnie, że możemy jako Kościół przygotowywać coś dla każdego z was. Dzięki bardzo. Lecimy dalej. Rekrutuję się na WSTH już w tym roku, w najbliższych kilku latach. Już jestem absolwentem, czy na razie nie planuję? Zdecydowanie za wysoki jest ten słupek żółty. A, okej, no tak, faktycznie, nie pomyślałem o tym. To tak, po pierwsze gratulacje dla absolwentów. Możemy wam zabić brawa wszyscy. I jak się cieszę na te dwie osoby, które w tym roku zaczynają. No super, naprawdę fajnie. A jak się będzie Adam cieszył? Oho. Jest jedna nieprawidłowa odpowiedź. Przykro mi, że te 60 osób wybrało błędną odpowiedź. To jest naprawdę przykre. I to chyba ostatnie pytanie było, tak?
Dokładnie. Super. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że się bawiliście dobrze, że może było coś, co spowodowało jakieś przemyślenia dotyczące tego, jak powinien wyglądać Kościół, czym jest, czego potrzebuję w nim, albo co mogę dać od siebie tym, którzy właśnie czegoś potrzebują. A teraz, kiedy już sobie trochę posiedzieliśmy, to wstajemy i lecimy dalej z uwielbieniem. Zapraszam zespół do kolejnych trzech utworów. Jeśli czujecie taką potrzebę, to fajnie by było, gdybyście wstali. Ale jeśli nie, spokojnie, nie jest to wymóg. Czujcie się swobodnie. Panie, któż jak Ty? Od wieków jest Twój tron, na wieki są Twe dni. Morza chwalą Cię, góry wznoszą pieśń, Tyś najwyższy jest. Bóga dodaj, od poranku Jedynemu Bogu chwała.
godzien, godzien jest Baranek, święty, święty jest Pan. Temu, który jest na tronie, niech brzmi chwały psalm. Godzien, godzien jest Baranek, święty, święty jest Pan. Temu, który jest na tronie, niech brzmi chwały psalm. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący. On był i jest i przyjdzie znów. Całe stworzenie śpiewa Królowi Królów pieśń, gdyż najcenniejszy jest i Ciebie uwielbia. Całe niebo Twojej chwały pełne są. Twe imię żywą wodą oddechem jest i mocą, cudowną tajemnicą. Święty, święty, święty jest Pan. Jest Baranek, święty, święty jest Pan.
Możecie usiąść. Tak was zrobiłem, że z tymi trzema pieśniami. Będą dwie. Ale będą jeszcze, ale będzie ich jeszcze trochę dzisiaj. A teraz chciałbym zaprosić Edytę, aby opowiedziała swoje doświadczenie. Ja chciałam ci podziękować, że mnie zaczepiłeś w holu, że w ogóle mogę się podzielić tym doświadczeniem, bo dla mnie to, że Bóg uzdrawia, że Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki, to jest jakby... uderza to w moje najgłębsze struny serca i doświadczyłam wielokrotnie tego, że Bóg mnie uzdrowił, moją rodzinę Bóg uzdrawiał, moich przyjaciół, a teraz w poniedziałek byłam w potrzebie, bo obudziłam się rano o 7 i z częstotliwością co 10 minut wymiotowałam, tak do 14. Za 15:02 już nie wytrzymałam z bólu, bo to było tak intensywne doświadczenie, że nie polecam nikomu. Napisałam do grupy modlitewnej, bo jest u nas w kościele taka grupa sieciowa, pewnie wiecie, gdzie przekazujemy sobie intencje modlitewne. Napisałam z prośbą, żeby się modlili za mnie, żeby mnie Bóg uzdrowił, bo byłam bardzo wyczerpana. I wyobraźcie sobie, że minęło 15 minut, wymiotowałam po raz ostatni tego dnia i już od tamtej pory jestem zdrowa. Bóg mnie w parę minut uzdrowił, także no, Jemu chwała. Dziękuję bardzo. A teraz mój ulubiony psalm wam przeczytam. Psalm 45. Pieśń z okazji małżeństwa króla. Przewodnikowi chóru na nutę lilię. Pieśń pouczająca synów Koracha, pieśń miłosna. Serce moje wezbrało miłym słowem. Opowiem czyny moje królowi. Język mój jest jak rylec biegłego pisarza. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. Rozlany jest wdzięk na wargach twoich. Dlatego Bóg pobłogosławił cię na wieki. Przypasz miecz swój do biodra, bohaterze. Blask swój i dostojeństwo swoje. Niech ci się szczęści. Wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości, a prawica twoja dokona cudownych czynów. Strzały twoje są ostre, ludy padają pod nogi twoje. Upadnie serce wrogów króla. Tron twój, Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał cię Bóg, twój Bóg, olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego. Wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem i kasją. Z pałaców z kości słoniowej rozwesela cię gra na strunach. Córki królewskie wychodzą na spotkanie twoje. Małżonka stoi po prawicy twojej, zdobna złotem z Ofiru. Słuchajże, córko, i spójrz, i nakłoń ucha. Zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku twego. Pokłoń mu się, bo on jest panem twoim. Córka Tyru przyjdzie z darami. Tobie złożą hołd najbogatsi z ludu. Córka królewska jest cała obciążona perłami, a szata jej złotem tkana. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla. Za nią panny. Przyjaciółki jej są prowadzone do ciebie. Wiodą ją wśród okrzyków radości i wesela. Wchodzą do pałacu królewskiego. Zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych. Ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Upamiętnie imię twoje przez wszystkie pokolenia. Dlatego ludy wysławiać cię będą po wieki wieczne. Amen. Bóg jest wielki i chciałbym, żebyśmy mogli teraz pomodlić się, więc powstańcie. Dobry Boże, w tej to chwili przychodzimy przed Twój tron, aby podziękować Ci za to, że możemy się teraz tutaj zbierać, aby uwielbiać Twoje imię, modlić się do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że każdy z nas tutaj mógł dojechać bezpiecznie. Mam nadzieję, że bez żadnych komplikacji.
Prosimy Cię, abyśmy mogli spędzić tutaj dobry czas, abyśmy mogli z tego programu wynieść dużo dobrych wniosków, spędzić dobre chwile z ludźmi tutaj obecnymi i abyś to Ty był głównym celem naszego pobytu tutaj. Dziękujemy Ci za wszystko. Amen. Usiądźcie. A teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze jednego doświadczenia. Aniu, czy mogłabyś podejść? O, idziesz, super. Posłuchamy jeszcze jednego doświadczenia, a później będziemy też mogli się pomodlić, a już za niedługo posłuchamy Piotra. To ja też chciałam się z wami podzielić doświadczeniem. Pierwsze w ogóle doświadczenie jest takie, że ja i moje wyrywne serce stoję tutaj. Ale jechałam dzisiaj z Karoliną tutaj do Częstochowy i miałyśmy przesiadkę w Katowicach. Jak zawsze polskie koleje, przesiadka, 20 minut, może nie starczyć. No i się okazało, że nie starczyło. I konduktor powiedział, że jest możliwość, jeśli się kierownik pociągu zgodzi, to że poczekają na dworcu. No i ja się tak modlę, Panie Boże, żeby tylko się udało, żeby bez żadnych komplikacji, żebyśmy usłyszeli ten komunikat, tak, będzie fajnie, będziecie mieć przesiadkę. No i tak było, więc my uradowane sobie myślimy, okej, 10 minut będziemy na pewno mieć na przesiadkę. Okazało się, że warto być dokładnym w swoich modlitwach. Miałyśmy godzinę na przesiadkę, ponieważ maszynista nie dojechał do pracy. Więc warto być dokładnym w modlitwach i też być wdzięcznym, bo ktoś by mógł sobie pomyśleć, o nie, godzina. A też to było takie wytrwałość nasza w tym, żeby też się dalej modlić. I się okazało, bo już myślałyśmy sobie, przesiądziemy się na inny pociąg, będzie szybciej, dojedziemy, będziemy w sumie w podobnym czasie. Okazało się, że jednak nie czekałyśmy całej godziny, ponieważ maszynista przyszedł i od razu mogliśmy ruszyć, więc w sumie to było takie tylko pół godziny, ale cały czas komunikat był ta godzina, więc dziękuję Bogu bardzo i cieszę się, że wysłuchuję modlitw nawet w takich drobnych sprawach. Dziękuję. Psalm 63 od wersetu 1 do 8. Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam. Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę. Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić. Tak wielbię Cię w moim imieniu, wzniosę ręce w imię Twoje. Dusza moja się syci niby sadłem i tłustością. Radosnymi okrzykami warg moje usta Cię chwalą. Gdy wspominam Cię na moim posłaniu i myślę o Tobie podczas moich czuwań, bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twoich skrzydeł wołam radośnie. Amen. Pomódlmy się. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją miłość, za to, że Ty nas kochasz, że Ty obdarowałeś nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia, do szczęścia. Dziękujemy też, że możemy tą miłość okazywać sobie nawzajem, że mamy społeczność, mamy Kościół i ten Kościół możemy budować, możemy siebie wzajemnie kochać i wzmacniać się w tej nadziei, że już wkrótce, już niedługo Jezus Chrystus powróci, że możemy się uchwycić tej nadziei i silni w wierze czekać na niedługie, bliskie przyjście Jezusa Chrystusa. Proszę, by Duch Święty poruszał każdego z nas tutaj na całym festiwalu, byśmy mogli nawiązywać relacje, uwielbiać Ciebie i byś, Panie, przede wszystkim Ty był podczas tego czasu wychwalony. Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
20 lat temu Jezus Chrystus wskrzesił mnie z martwych do życia. Amen. Nie dalej jak miesiąc temu wskrzesił mnie do życia ponownie. Drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj wejrzeli do pierwszego listu Jana, spojrzeli na pierwsze 5 wierszy i uświadomili sobie, jak przeogromny dar otrzymaliśmy, ponieważ do naszych czasów przetrwało świadectwo tych, którzy widzieli naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy pierwsze 5 wierszy pierwszego listu Jana. Co było od początku? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy? I czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest wierny, że Bóg jest godny wiary i nie ma w Nim nic takiego, absolutnie nic takiego, co sprawiałoby, że ty i ja nie możemy zaufać Jezusowi Chrystusowi. Dzielicie się newsami, gorącymi newsami. Składacie świadectwo w swoim życiu w różny sposób. Na pewno, bezwzględnie. My żyjemy w czasach, kiedy ciągle ludzie coś ogłaszają, ciągle składają o czymś świadectwo. Czasem jest to świadectwo składane ustnie, ale chyba my tutaj zgromadzeni, szczególnie ci, którzy nie przekroczyli jeszcze pewnego progu, składają to świadectwo przede wszystkim wykorzystując narzędzia elektroniczne. Bo oczywiście są w naszym życiu takie doświadczenia, których nie potrafimy przemilczeć. Gdyby ktokolwiek z was stanął w tym miejscu, z was obecnych tutaj, a może z was obecnych przed jakimiś urządzeniami elektronicznymi, prawdopodobnie bylibyście w stanie złożyć świadectwo o czymś, co było niezwykłe, nietypowe, szokujące. Ja kiedy myślałem o dzisiejszym naszym spotkaniu, o tej refleksji nad wiarygodnym świadectwem, które opowiada o wiarygodnym Bogu, o wiarygodnym Zbawicielu, przypomniała mi się taka niezwykła historia. Miałem lat naście, wychowywałem się na tak zwanym podwórku. Tak zawsze mówiliśmy o miejscu, gdzie idziemy, gdzie się spotykamy. Byli tam ludzie 2-3 lata starsi ode mnie. Któregoś razu staliśmy sobie właśnie w takiej grupie. Ja byłem jednym z młodszych, byli tam starsi koledzy. I do jednego z nich od strony kościoła, pobliskiego kościoła, zmierzał jakiś jego znajomy. Podszedł, przywitał się, zaczęła się rozmowa i za chwilę, jakieś kilka minut później, z tej samej strony, od tego samego kościoła patrzymy, a tam idzie dwóch gości. Idą tak dosyć dziarsko, bujają się. No, nie wiedziałem, co będzie, ale nagle jeden z nich, kiedy zbliżyli się do nas, wyciągnął siekierę. I z tą siekierą w naszym kierunku, a przede wszystkim w kierunku tego kolegi, który wcześniej doszedł do mojego znajomego i z nim rozmawiał. Słuchajcie, jak zobaczyliśmy tą siekierę, to nie wiem, czy trzeba było 3 sekund, żeby wszyscy, których sprawa nie dotyczyła, znaleźli się przynajmniej 70-100 metrów dalej. To nie była typowa historia. Na tak zwanym podwórku zdarzało się, że ktoś kogoś tam próbował rzucić kamieniem, ktoś się pobił, ale siekierę, którą wyciąga ktoś przeciwko komuś,
widziałem tylko raz w życiu. I dzięki Bogu nie doszło do żadnych drastycznych zdarzeń, a cała sprawa rozbijała się o buty, które ktoś komuś zabrał. To jest historia, którą dzieliłem się wiele razy w moim życiu, bo była niezwykła, była nietypowa. Ostatnio pewną historią podzielił się Marek. Marek Micyk, wspominany tutaj kilka razy. Mamy taką grupę na WhatsAppie związaną z pewnym wyjazdem zagranicznym, który miał miejsce jakiś miesiąc temu. Marek wysłał informację, newsa z internetu. Jacyś młodzi mężczyźni, chłopaki, stali sobie nad rzeką w Baltimore i nagrywali coś telefonem. I tym telefonem zupełnie przypadkiem nagrali sytuację, w której wielki transportowiec uderzył w przęsło mostu na tej rzece i cały ten most upadł. To, że to, czego był świadkiem ten chłopak, było dla niego niesamowicie poruszające, było ewidentne, dlatego że w tym krótkim nagraniu, które upubliczniały jakieś polskie ogólne media, było tak wiele pip-pipów, że widać było, że jest to coś niesamowitego w jego odbiorze, z jego perspektywy, szokującego. No i oczywiście podzielił się tym na pewno z jakimiś swoimi znajomymi, ale okazuje się, że nawet dotarło to do Polski. No i wysłał to Marek z dopiskiem. Przejeżdżaliśmy tamtędy mostem obok, co też dla mnie było bardzo ważne, no i niepokojące. Drodzy, jest taki news, który od 2000 lat krąży po świecie. Nie potrafię oddać wagi tego newsa, nie potrafię słowami, ludzkimi słowami, ja wierzę, że obecny jest tutaj Bóg, nie tylko obecny na tej sali, ale obecny z wami, którzy słuchacie tego przesłania lub będziecie go słuchali. Jest przesłanie, które ma taką wagę, ma taką rangę, jest takim wow, jest czymś tak niezwykłym. To jest świadectwo o Bogu, który przyszedł na tą ziemię jako człowiek. I ludzie, którzy Go poznali, składają świadectwo po dziś dzień. Nie możemy ich już usłyszeć. Możemy otworzyć karty Nowego Testamentu i przeczytać ich świadectwo. Świadectwo ludzi, którzy widzieli Boga, rozmawiali ze Stwórcą tej planety, a na dobrą sprawę ze Stwórcą całego Wszechświata. Chciałbym, żebyśmy cofnęli się na chwilkę, bo jesteśmy w tej chwili przy 5 wierszu, ale chciałbym, żebyśmy cofnęli się na chwilkę do wiersza 1. To, co widzicie tutaj, jest zapisem tego tekstu z wykorzystaniem Biblii interlinearnej. Co było od początku, co usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy oczyma naszymi, co ujrzeliśmy i ręce nasze obmacały o słowie żywota. Kiedy czyta się ten tekst, albo może jeszcze inaczej, gdybym dał ten tekst do przeczytania jednej ze swoich córek, pozdrawiam je bardzo serdecznie, to szybko by powiedziały: ojciec, znowu te powtórzenia. Wy, kiedy do nas mówicie, ciągle się powtarzacie. I w tej Biblii też są takie miejsca, nawet w małej jednostce, gdzie jest mnóstwo powtórzeń. Ale pozdrawiam nie tylko moje córki, pozdrawiam też studentów WSTH, absolwentów WSTH i tych, którzy po tej ankiecie wreszcie planują, żeby się wybrać do WSTH. Bo albo dowiecie się, albo już wiecie, że tekst Biblii to jest tekst, który żyje. To jest tekst, który przemawia. To jest tekst, z którego płyną emocje. To jest tekst, który porusza. I ten tekst tak jest skomponowany. Dlatego, że po pierwsze, no niestety, on podkreśla bardzo mocno tę kwestię, że my
nie mieliśmy tego przywileju spotkać ucieleśnionego Boga. Ten tekst jest napisany przez apostoła, który wypowiada się w pierwszej osobie liczby mnogiej, mówiąc: usłyszeliśmy, zobaczyliśmy, naszymi oczyma ujrzeliśmy, ręce nasze dotykały. Ale poza tym, że jest bardzo mocno powtórzone, że było to ich szczególnym przywilejem, ich szczególnym powołaniem, to przede wszystkim powtarzają się tutaj słowa, które związane są ze zmysłowym poznaniem. Usłyszeliśmy, ujrzeliśmy, ale mało tego, nie tylko żebyśmy wiedzieli, ale żebyśmy byli przekonani, żeby to do nas dotarło, żebyśmy nigdy tego nie przeoczyli, że oni naprawdę w sposób zmysłowy poznali Boga. To dodaje jeszcze, zobaczyliśmy i będzie posługiwał się nazwami jakichś organów, które odpowiadają za to zmysłowe poznanie naszymi oczyma. Ręce nasze, no właśnie Biblia Interlinearna używa takiego dziwnego stwierdzenia, obmacały, dotykały. Nasze ręce, nasze oczy, nasze uszy. To, że mówimy, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności, co też jest słowem, które ma wywrzeć na nas potężne wrażenie. Bóg jest godny wiary. Jeżeli tego mało, to musisz zrozumieć, że nie ma w Nim absolutnie nic, abyś nie mógł Mu zaufać i abyś nie mógł uznać Go za godnego wiary. Tak samo i w tym miejscu. Te powtórzenia, ten akcent jest po to, żeby po studium pierwszego wiersza, pierwszego Jana, pierwszego listu Jana, każdy z nas rozumiał, co ma w rękach. Czy to w swoim telefonie, który zostawiłem tutaj na fortepianie, czy to w papierowej wersji, żeby zrozumiał, czym jest Nowy Testament. Jest dostarczeniem nam zabezpieczonego przez 20 wieków najpotężniejszego newsa, jaki można wysłać światu. To jest świadectwo o spotkaniu ze Stwórcą i ze Zbawicielem. Drugi wiersz, także cytuję za Biblią Interlinearną, brzmi tak: i życie uczyniło się widocznym, i zobaczyliśmy, i zaświadczamy, i oznajmiamy wam życie wieczne, które było przy Ojcu i uczyniło się widocznym nam. Znowu czujemy ten ból. Ale zauważcie, są przekłady, które mówią, tak jak i ten, że to słowo żywota, które było u Ojca, ten odwieczny Syn Boży, On uczynił się widocznym. On chciał dać się poznać temu światu. On chciał zostać przyjęty przez ten świat. Można ten fragment ewentualnie przetłumaczyć: słowo zostało uczynione widocznym. I można tutaj wskazywać na intencję naszego niebieskiego Ojca, byśmy poznali boskie osoby przez osobę, ucieleśnioną osobę Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. I dzięki temu, co zainicjował Ojciec, dzięki temu, czego pragnął Syn, była na tej planecie grupa ludzi, która zobaczyła Boga. Ale oni nie pozostawili tego dla siebie. Tak jak ja, daleko mniejszej, nawet może niegodnej wspominania, bo nieporównywalnie mniejszej informacji, czy też wiadomości o tym szokującym zdarzeniu sprzed lat z tą siekierą w gronie tych moich znajomych, czy też tej wiadomości, o której wspominałem, że wysłał ją Marek. Tej wiadomości, nieporównywalnie większej, nie pozostawili dla siebie ci, którzy otrzymali ten przywilej mieć udział w tych wydarzeniach. I dlatego z dwoma rzeczami i z pieśnią chciałbym was zostawić. Pierwsza rzecz jest taka, abyście, kochani, docenili Pismo Święte, które macie.
abyście docenili świadectwa Nowego Testamentu, aby nigdy więcej nie było w was takiej myśli, że co ja tam Biblię otworzę, lepiej sobie poskroluję. Błagam was, zrozumcie, to jest taki post, ten Nowy Testament, to jest taki post, że nie możemy w tym miejscu określić wielkości, wartości tego posta, tego newsa. Ale jest też druga rzecz. 20 lat temu Jezus Chrystus wskrzesił mnie do nowego życia. I tak jak powiedziałem, około miesiąc temu ożywił mnie ponownie. W swoim duchowym życiu z różnych powodów, najczęściej związanych z zaniedbaniem modlitwy, lektury Pisma Świętego, osobistej modlitwy, lektury Pisma Świętego, zapędzeniem się, takim oddaniem się kolejnym zadaniom, bardzo często dochodziło w moim duchowym życiu do oddalenia się, odsunięcia od Chrystusa. Zmieniają się uczucia, zmienia się nastawienie, coraz mniej się chce. Różne czynniki na to wpływają. I człowiek powoli wraca do jakichś przyziemnych myśli, uczuć, pragnień. Sposoby wykorzystywania czasu stają się coraz gorsze, coraz głupsze. A jeszcze widzą to córki, pastora, widzi to żona. Droga do ożywienia jest zawsze taka sama. I wierzę, że przez ten rok na spotkaniach młodzieżowych będziemy podkreślać to, że godny wiary jest nasz Zbawiciel. Ale chcę wam powiedzieć, że Jego Słowo też jest godne wiary. Chcę wam powiedzieć, że Jego Słowo też jest godne wiary. Możesz dzisiaj być duchowo martwy. Możesz dzisiaj nie mieć pragnienia modlitwy. Więcej, możesz mieć bardzo mocno rozbudzone cielesne pragnienia, ale Jego Słowo jest wierne, jest godne wiary. I wiesz, co się stanie, kiedy znowu sięgniesz po Biblię? Wiesz, co się stanie, kiedy znowu zaczniesz czytać Ewangelię? Stanie się to, co dzieje się zawsze. Wstąpią w ciebie z czasem nowe myśli, nowe pragnienia i nowe uczucia. Zbliżą się do ciebie Boże aniołowie. Będzie działał na twoje serce Duch Święty. Drodzy, mamy wiarygodne świadectwo o wiarygodnym Zbawicielu. Posłuchajcie pieśni. Nie wiem, czy mnie słychać. Mam nadzieję, że tak. Ta pieśń powstała, kiedy w 2020 roku, po prawie półtorej roku służby jako sekretarz diecezji zachodniej, znowu byłem martwy. I zacząłem studium pierwszego listu Jana. Nie było czasu w ciągu dnia, więc albo budziłem się bardzo wcześnie rano, albo szedłem bardzo późno spać. Ale wreszcie w tym gąszczu zadań, wyzwań, obowiązków, ważnych spraw znowu wróciłem do Słowa. Wtedy do pierwszego listu Jana, którym tak nieudolnie dzieliłem się teraz z wami. I pamiętam pewien moment, kiedy z pewnych względów Bóg niesamowicie poruszył moje serce właśnie przez swoje Słowo. Wtedy mieszkaliśmy jeszcze w warunkach, gdzie mogłem zagrać na gitarze późną nocą i nikogo nie zbudzić. Wtedy powstała ta pieśń. Ona wyrosła właśnie z tego spotkania ze Zbawicielem w Jego Słowie.
wyrazić to, co czuję, gdy dotyka mnie w swoim słowie. Po policzkach płyną łzy, a serce drży, z miłości płonie. Dlatego sam wciąż szukam go. W ciszy skrywam się, by znaleźć Pana chwał. I księga ta zachwyca mnie. Otwieram ją co dnia, by spotkać Pana chwał. Jak wyrazić to, co czuję, gdy objawia się w swoim słowie. Ludzki język zbyt ubogi, by opisać to, co mam w głowie. Dlatego sam poszukaj go. W ciszy ukryj się, tu znajdziesz Pana chwał. Niech księga ta zachwyci cię. Otwieraj ją co dnia, by spotkać Pana chwał. Jak wyrazić to, co czuję, gdy oglądam go na Golgocie? Gdy królów król odczuwa ból, tak straszny ból, z miłości do mnie. To grzechy me złamały go. W ciszy skrywam się, by ujrzeć króla chwał. I miłość ta zachwyca mnie. Więc wracam tu co dnia, by wielbić Pana chwał. Dlatego sam wciąż szukaj go. W ciszy skrywaj się, tam znajdziesz Pana chwał. Niech księga ta zachwyca cię. Otwieraj ją co dnia, by spotkać Pana chwał. Jak wyrazić to, co czuję, gdy objawia się w swoim słowie? Amen. Chcielibyśmy uwielbić Pana Boga jeszcze jedną pieśnią. Jest to nowa pieśń, pewnie część z Was jeszcze jej w ogóle nie słyszała, ale chcielibyśmy się razem nauczyć. Dlatego zapraszamy, powstańcie i śpiewajcie razem z nami. Upadłem nisko, wiary brakło mi. Uniosłem ręce me i zrozumiałem, że uwielbiać chcę cię nawet w te najgorsze szare dni. Wyszczerbany z moich nóg, pętańczyć mógł. Ja chcę cię
Cię wielbić. Ty zerwałeś łańcuch z rąk, więc znoszę je. Będę Cię wielbić, będę Cię wielbić. To, co mogło być nie tak, naraz zawaliło się. Wielka presja w głowie, myśl stracić rozum przyszło mi. Ale wiem, zobaczyć chcesz, czy wytrzymam ten czas prób. Błagam, zabierz ciężar mój, bo sam nie dam rady już. Rozkwitanie z moich nóg, tańczysz mą. Ja chcę Cię wielbić, ja chcę Cię wielbić. Zerwałeś łańcuch z rąk, więc znoszę je. Będę Cię wielbić, będę Cię wielbić. Przechodziłem ogień prób, sto łańcuchów u mych nóg, lecz rozerwał je sam Bóg, uwielbiać Cię go znów. Weź kajdany z moich nóg, będę tańczyć mógł. Ja chcę Cię wielbić, ja chcę Cię wielbić. Ty zerwałeś łańcuch z rąk, więc noszę je. Będę Cię wielbić, będę Cię wielbić. Weź kajdany z moich nóg, Będę tańczyć mógł. Ja chcę Cię wielbić, ja chcę Cię wielbić. Ty zerwałeś łańcuch z rąk, więc noszę je. Będę Cię wielbić, będę Cię wielbić. Znoszę je. Będę Cię wielbić, będę Cię wielbić. Zerwałeś łańcuch z rąk, więc znoszę je. Będę Cię wielbić, będę Cię wielbić. Ty zerwałeś łańcuch z rąk, więc znoszę je. Będę Cię wielbić, będę Cię wielbić. Wystarczy Twój jeden ruch i wydarzy się kolejny cud. Wiem, że poruszasz się wciąż. Tam, gdzie Ty zjawiasz się, nowym życiem zastępujesz śmierć. Mnie też ożywia Twój głos. Wiem, że Ty jesteś Bogiem.
zawiodłeś, nigdy nie zawiodłeś, nigdy nie zawiodłeś, nigdy nie zawiodłeś, nigdy nie zawiodłeś, ty nigdy nie zmienisz się, ty możesz przyjść. Proszę, powstańcie do modlitwy. Dobry Boże, dziękuję Tobie za to, że możemy na Ciebie liczyć, że Ty, tak jak śpiewaliśmy, nas nigdy nie zawiodłeś. Mimo, że może czasem my gdzieś zawodzimy w naszym życiu, odłączamy się od Ciebie, Ty cały czas jesteś. Dziękuję Tobie, Panie Boże, za to i trzymaj nas blisko przy swoim sercu, abyśmy mogli poczuć Twoją bliskość, szczególnie w trakcie tej soboty i całego festiwalu, który jest przed nami. Panie, wierzymy w Ciebie. Amen. Możecie usiąść. Fajnie było tak rozpocząć sobotę, prawda? Mam nadzieję, że też nasi oglądający przez internet mogli mieć dobry czas razem z nami. Chciałbym Wam podziękować za to, co mogliśmy teraz razem, w czym mogliśmy razem uczestniczyć. I chciałbym po pierwsze poprosić Was, bo Wam się chyba podobało, żebyśmy mogli jeszcze raz podziękować brawami zespołowi za uwielbienie. Będziemy mogli słuchać go jeszcze niejednokrotnie podczas tego festiwalu. I jeszcze jedne brawa dla naszego Boga, naszego Stwórcy, bo w sumie to dla Niego tutaj jesteśmy. Dziękuję raz jeszcze, że byliście. Fajnie, że mogliście przyjechać wcześniej, skorzystać z tego programu już w piątek. I bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich jutro już o godzinie 9:30 na nabożeństwo. Internauci tak samo. Bądźcie razem z nami o 9:30, rozpoczynamy transmisję. Ale jeszcze macie czas, możecie zmienić plany, możecie wpaść tutaj na miejsce, będziecie mile widziani, a tak lepiej, pełniej odbierzecie to, co my możemy tutaj odbierać. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia, do jutra.